Witajcie, jestem Pertix, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. No i dzisiaj jest to odcinek taki, można powiedzieć, że no trochę inny niż zwykle, bo jeszcze się na moim kanale nie bawiłem tutaj w precyzyjne rolnictwo. Na samym oczywiście początku zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale, będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. No i wracając do oczywiście tutaj tematu dzisiejszego odcinka, no to dzisiaj, jak po samym tytule możecie zauważyć, precyzyjne rolnictwo. Ale to jest tylko jedna taka, można powiedzieć, że tutaj element tego. Chciałem sobie tutaj nagrać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Możecie tutaj już po tytule wyczytać, że to będzie punktowe, jakby, jak to się dokładnie nazywa, punktowy oprysk chwastów, coś takiego. Także no, można powiedzieć, że zapowiadać się ciekawie. Mam już pole sobie przygotowane tutaj też ze ścieżkami, wszystko jak widzicie. Tutaj zestaw John Deere'a, John Deere 620M, no i opryskiwacz też John Deere'a, tylko nie pamiętam dokładnie, jaki to jest model. Dobra, to ja teraz tu muszę tutaj skręcić, bo no to pole jest trochę tutaj oczywiście schowane. Przejadę, tak, przejadę, to nie ma problemu z tym oczywiście, jak tu sobie, o, tutaj pojadę i już jestem oczywiście od razu prawie na polu. Jak widzicie, już na załączonym obrazku się zbliżam do tego, oto tu pola. Ja sobie wjeżdżam już pierwszą ścieżkę i sobie będę rozkładał oczywiście tutaj opryskiwacz. Tylko ja zobaczę, czy mam wszystko tutaj już podłączone. Tak, wszystko jest podłączone, tutaj wszystko jest. Także rozkładam ten oto opryskiwacz. Czekajcie, ja trochę może wyjadę, bo ja nie wiem, czy mnie czasem nie będzie właśnie tych tutaj gąszczu, można powiedzieć, że nic działo. No jak widzicie, na pierwszy rzut oka to w sumie, o, jak widzicie, tu jest chwast, tu są takie małe chwasty. No i jak to działa? To działa w następujący sposób, tylko teraz, o, jak widzicie, czekajcie, wjadę sobie w ścieżkę. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo oszczędna rzecz. Jak widzicie, możecie już tutaj na samej ścieżce zobaczyć, bo akurat tak ładnie słońce jest, że że się sekcje automatycznie same wyłączają. Jak na przykład sami widzicie tutaj, gdzie nie ma tych chwastów, no to po prostu jest to, oj, ale ściągło miecz, czekajcie. O, dobra, chyba tu mokro trochę było, bo aż mnie ściągło. No i wracając, no to tam, gdzie nie ma chwastów, to po prostu ten oprysk nie idzie, nie płynie w ogóle. Znaczy, nie jest wypryskany, o, można tak to powiedzieć. Także moim zdaniem jest to naprawdę bardzo oszczędna rzecz, ponieważ nie trzeba na przykład taką przysłowiową gołą ziemię tego tutaj wypryskiwać, tylko po prostu tam, gdzie jest chwast. Naprawdę to jest taka, no moim zdaniem, bardzo fajna technologia, ponieważ można zaoszczędzić naprawdę dużo pieniędzy, bo jak sami wiecie, ile kosztują tutaj nawozy, to czekajcie, dobra, muszę jednak cofnąć trochę, czekajcie, jak to się stało, czekajcie, co tu się stało, o, dobra, jest wszystko teraz idealnie, mam taką nadzieję, sobie tutaj wycofam już na kierownicy, znaczy na klawiaturze, a sobie już idę na, będę jechał na klawiaturze, no i na kierownicy, mój Boże, co ja się dzisiaj tak mylę, no ale dobra, wracając, no to też zauważyłem, że tam właśnie, jak sami możecie zauważyć, tu gdzie nie ma chwastu, to jak widzicie, tutaj ta środkowa sekcja w ogóle nie pryszcze, ponieważ nie ma tam chwastów. No i po co ma lecieć na samą ziemię, jak to można po prostu dzięki takiej już rozbudowanej technologii to i w farmingu można naprawdę fajnie zaoszczędzić tutaj ten opryk. Tak jak
na przykład też jest coś z nawozem, jeżeli byście chcieli, żebym też nagrał taki sobie odcinek z precyzyjnego jeszcze gospodarstwa, czy tam nawet na jakąś serię tutaj sobie go wgrać, no to napiszcie w komentarzu, bo jak widzicie, tutaj są takie białe, nie wiem jak to powiedzieć, czy anteny, czy takie mierniki, tylko że one dzisiaj mi się tutaj nie przydają się, ponieważ to są na azot, jak dobrze pamiętam. A ja dzisiaj tutaj sobie oprysk na chwasty wykonuję. No ale jeżeli byście chcieli, to też mogę sobie oczywiście nagrać. Jak widzicie, tutaj sobie jadę, dojeżdżam sobie o, tutaj tak, bo robiłem tak ścieżkę, żeby tutaj mniej więcej jakoś tu dojechać. Także dobra, ja to sobie na razie wykręcę tak i jadę teraz tą ścieżkę. Dobra, no i powiem wam, że naprawdę teraz jak tak można pryskać, to na takich już bardziej rozbudowanych seriach, wiecie, na przykład na Enpliku albo gdzieś jakbyście chcieli, no to mogę już sobie coś takiego, wiecie, na większych maszynach, albo na przykład jak będzie polska seria u mnie na kanale, no to jak się rozwinę, to też to można używać, bo no powiem wam naprawdę bardzo fajna i ciekawa rzecz, bo jak sami widzicie, teraz wam prezentuję, to działa w taki oto sposób, że gdzie jest kwas, to leci ten oprysk, a gdzie nie ma, to po prostu nie leci, po prostu jest to wstrzymane i naprawdę fajnie to jaki wygląda, taki to jest to praktyczny, tak jak już mówiłem, można naprawdę fajnie to sobie zaoszczędzić. Dzisiaj też jakoś tak długiego odcinka nie chcę dla was nagrywać, bo coś tam mnie, nie wiem, czy chyba bierze czy coś, bo po prostu też mam tak to można powiedzieć, że mnie i gardło boli, trochę mam ważne, także też wiecie, nie chciałbym się tu nadwyrężać, to wiecie o co mi chodzi, żeby tutaj gardło moje też trochę jeszcze odpoczęło, ale no chciałem właśnie dla was coś takiego nagrać, naprawdę bardzo serdecznie wam dziękuję za odebranie tak fajnie ostatnich odcinków z farminga, naprawdę bardzo serdecznie wam dziękuję, mam nadzieję, że tutaj ten odcinek też bardzo fajnie odbierzecie, bo to jest nie nowość w farmingu, bo to już było, ale nowość na moim kanale, także moim zdaniem naprawdę fajnie jest tutaj to nagrać, także dobra, ja to sobie wyłączam, wiem, że mógłbym się jeszcze bawić jeszcze dokładniej tutaj z tym precyzyjnym rolnictwem, ale dzisiaj właśnie tylko tą jedną funkcję chciałem wam pokazać, czyli właśnie o tych chwastach, także naprawdę bardzo fajne jest tu unowocześnienie i technologia, no w dzisiejszych czasach technologia już można powiedzieć, że prawie nie jest na granic, bo takie cuda to jest po prostu coś pięknego, także jak widzicie, no też coś pięknego to jest ten zestaw, no jak zauważyłem, że jest taki opryskiwacz, to no mówię, biorę go i kurde, z tym akurat tutaj John Deere'em coś pięknego się tutaj można powiedzieć, że prezentuje. Dobra, ja tu sobie jeszcze wezmę, o, tak wyłączę i żeby nie opryskać dwa razy, o, dobra, i sobie jadę na kolejną ścieżkę, ale to będę musiał jechać tutaj. Powiem wam, że tak szybko to leci, że chyba całe pole tutaj wezmę i wypryskam, bo naprawdę fajnie mi się tu wiecie, ścieżki to jedziecie, ty jedziesz tylko prosto i można powiedzieć, że jedziesz jakby po ścieżkach i sobie pryskasz. O, jak widzicie teraz tutaj bardziej słońce tak jest, to jak widzicie tutaj, gdzie mam ten pasek zboża, to gdzie są kwasy, to jak widzicie, co jakiś czas po prostu sobie ten oprysk idzie. Ale nie idzie tak ciągle, jakby to było bez tego precyzyjnego gospodarstwa. O, może tak to lepiej będzie brzmiało. Tutaj nie pytajcie się, co się stało. Po prostu dziki wyjadły tam, wiecie o co chodzi. Także dobra, ja tu sobie teraz w tą ścieżkę wjadę. Dobra, mam nadzieję, że też będzie mnie dobrze słychać, no bo dosyć blisko trzymam mikrofon
Bo tu czasami to z tym mikrofonem są jaja i mam nadzieję, że teraz dzisiaj będzie mnie bardzo dobrze słychać. No i wracając właśnie do tego precyzyjnego gospodarstwa, no to tutaj tak to wygląda, że z tymi chwastami ten opryt coś pięknego. I właśnie jeszcze jest jedna rzecz, żeby mieć tutaj takie, jak to powiedzieć, można powiedzieć, możliwości właśnie opryskaniem tych właśnie chwastów punktowo, to trzeba mieć po prostu specjalne, jak to można powiedzieć, specjalne, kurde, nie wiem jak to nazwać, czy to dysze, no dysze to nie wiem raczej, ale takie specjalne końcówki. Oczywiście za chwilę wszystko wam pokażę tutaj w sklepie, jak to wygląda, oczywiście dla wytrwałych, także tutaj wam akurat pokażę. Także dobra, ja to sobie wjeżdżam, wyłączam, mogę już powoli składać, bo no aż się nie spodziewałem, że tak szybko uda mi się, a myślałem, że się nie składa, nie spodziewałem się, że aż tak szybko tutaj uda mi się to właśnie opryskać. Także dobra, ja tu sobie jadę na, dobra, nie będę wjeżdżał na drogę, bo może ktoś tu jedzie. Także jak widzicie, się złożył, także takim oto widokiem jeszcze wam właśnie pokażę tutaj, co trzeba mieć. Także wchodzę w sklep, tutaj opryska John Deere R732i Power Spray, no i ja mam akurat dyszy na 24 metry, no i tu jest jakiś C-Ed Spray i właśnie z nie trzeba na tak, i wtedy wam wyskoczy taki komunikat: punktowy oprysk chwastów i dzięki tym ustawieniom każda dysza opryskiwacza jest włączona tylko wówczas, gdy znajdują się pod nią chwasty. Redukuje to zużycie herbicydu nawet o 90%. To popatrzcie, jak to, ile tu można zaoszczędzić, jak aż można zredukować to zużycie herbicydu nawet o 90%. A w konsekwencji obniża koszty i chroni środowisko, czyli to, co wam właśnie powiedziałem. Tak to tu też wygląda i tutaj jest taki mały opis, jakbyście chcieli też sobie przeczytać, i żeby właśnie mieć, to trzeba sobie tą opcję właśnie tu zaznaczyć. No, nie ukrywam, trzeba dopłacić trochę, bo to jest aż koszt 39 tysięcy złotych, ale no, wiecie o co chodzi, lepiej tutaj trochę dobaczyć, a naprawdę zaoszczędzić, bo ta kwota mi się wydaje, że przy takim oprysku i opryskach, jak ktoś ma naprawdę duże gospodarstwo, to naprawdę w jakimś tam czasie na pewno się to zwróci i będzie jeszcze zarabiać. Także jak widzicie, tak to wygląda, tak jest bez tego, a właśnie z tym to są takie jakby cypki, nie wiem jak to nazwać, takie tutaj do robienia i takie tutaj do dyszy jest tu coś takiego dodane. Także tak to wygląda. Bardzo serdecznie wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się taki odcinek wam spodobał. Powiem wam, że aż ponad 13 minut minęło tego odcinka, aż się nie spodziewałem, że aż tak długo mi wyjdzie, bo to wiecie, nie jest jakoś za duże pole. Także co, ja już nie będę przedłużał. Dziękuję bardzo serdecznie wam za oglądanie. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka. Na razie, cześć!